Wydawnictwo Mac oraz audioteka.pl przedstawiają. Richard Morgan. Siły rynku. Przekład Marek Pawelec. Czyta Maciej Kowalik. Podziękowania. Siły rynku przeszły długą i zmienną drogę. Od paskudnego pomysłu, przez opowiadanie i scenariusz, aż do powieści, którą trzymacie teraz w rękach. Po drodze wraz z autorem dorobiły się kilku długów. Zatem w porządku chronologicznym, mając nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Dziękuję Simonowi Etkinsowi za pierwsze, prowokujące do namysłu parsknięcie. Myślą, że żyją w dżungli, co? I Gavinowi Bergesowi za podzielenie się wiedzą o co dzikszych aspektach procedur szkolenia biznesowego. Dziękuję Sarze Lane za dostrzeżenie potencjału w przykurzonym nieopublikowanym opowiadaniu i pchnięcie mnie do stworzenia z niego scenariusza oraz nieograniczony entuzjazm i ciężką pracę, którą wpakowała w projekt po drodze. Tacy właśnie są wielcy producenci filmowi. A przynajmniej powinni być. Dziękuję także Alanowi Youngowi za znaczącą inspirację anegdotami opowiadanymi przez lata i za przeczytanie surowego produktu surowym okiem konsultanta ekonomicznego. Jak zwykle podziękowania dla mojej agentki, Caroline Whittaker, i redaktora, Simona Spantona, za perfekcyjność w zmuszaniu mnie do pilnowania szczegółów. Dziękuję wszystkim z zespołu Golancha za uczynienie z piątego piętra wspaniałego miejsca. I na końcu największe podziękowania mojej niedawno poślubionej żonie, Virginii Cotinelli, za cierpliwość w dzieleniu się mną z zawartością rozwojowego programu magisterskiego na Uniwersytecie Glasgow, którego ukończenie kosztowało ją więcej kłopotów niż powinien znosić jakikolwiek student. Lista książek, które dostarczały mi inspiracji w trakcie pisania Sił Rynku, została zamieszczona na końcu powieści, gdyby czytelnik był nimi zainteresowany. Jest ich zbyt wiele, by wymieniać je czy omawiać tutaj, ale są też zbyt ważne, by w ogóle o nich nie wspominać. W swobodniejszej tonacji siły rynku zawdzięczają też dość oczywistą inspirację fantastycznym filmom Mad Max i Rollerball, które wywarły na mnie potężny wpływ w wieku, w którym nie powinienem ich jeszcze oglądać. Siły rynku dedykuję z wyrazami miłości mojej najwcześniejszej fance, siostrze Caroline, bo czekała już dość długo. Dedykuję je także wszystkim tym, których życie na całej ziemi zostało zrujnowane lub zgaszone przez wielki neoliberalny sen oraz bezlitosną globalizację. Wiem, kanibale noszą garnitury i krawaty, i wiem, siłują się na ołtarzu i mówię nie zostawiaj serca na dłoni midnight oil sometimes jeśli zapytałam komercyjne banki oficjalni wierzyciele bank międzynarodowy fundusz walutowy międzynarodowe korporacje dyrektorzy finansowi i globalne elity były zadowolone kim byliśmy by narzekać susan george delugano report prolog kasa. Przez czytnik przesuwa się błyszczący czarny plastik. Nic. Maszyna trzeszczy w swym owadzim języku, a ekran błyska jakby obruszony tym, czym go nakarmiono. Kasierka podnosi wzrok na kobietę, która wręczyła jej kartę i uśmiecha się odrobinę za szeroko. Uśmiech ma w sobie tyle szczerych emocji, ile jest prawdziwych owoców w kartonie Delish. Pięć owoców. Jest pani pewna, że to właściwa karta? Kobieta z pełnymi rękami zakupów sadza trzymanego dotąd dwulatka na blacie kasy i ogląda się na męża, wypakowującego z wózka ostatnie kolorowe puszki i torby. Martin? Tak, co jest? Głos zdradzający irytację zakończonym właśnie zadaniem. Karta się nie... nie co. Patrzy jej w oczy i odczytuje w nich niepokój, po czym przenosi spojrzenie na kasierkę. Proszę ją puścić jeszcze raz. Coś musiało nawalić. Głos ma napięty. Dziewczyna wzrusza ramionami i znów przeciąga kartę. Ekran błyska z taką samą pogardą. Transakcja odrzucona. Dziewczyna wyciąga kartę i wręcza ją kobiecie z powrotem. Wokół nich tworzy się mała oaza ciszy, rozprzestrzeniając się przez pas podajnika aż do chłopaka przy sąsiedniej kasie i trzech klientów czekających za Martinem. Za kilka sekund rozpadnie się w gniewnych szeptach. Proszę spróbować innej karty. To niedorzeczne, wybucha Martin. Od pierwszego na tym koncie są pieniądze. Właśnie mi zapłacono. Mogę przejechać kartą jeszcze raz, mówi z wystudiowaną obojętnością dziewczyna. Nie. Palce kobiety zbielały wokół małego kawałka czarnego plastiku. Martin, spróbuj im Helen, na tym koncie są pieniądze. Jakiś problem? Pyta mężczyzna za nim, stukając znacząco kartą o stertę swoich zakupów, umieszczonych tak blisko separatora, następny klient, że grozi im spadnięcie na rzeczy Martina. Nie ma problemu. Podaje niebieską kartę Intexu i przygląda się przesuwającej ją przez czytnik kasierce z taką samą uwagą jak ludzie za nim. Maszyna przeżuwa ją przez kilka chwil. I wypluwa. Dziewczyna oddaje kartę i kręci głową. Jej gładka, plastikowa uprzejmość zaczyna pękać. Karto została zablokowana, mówi niedbale. Kontrola terminala. Co? Kontrola terminala. Muszę państwa poprosić o przeniesienie zakupów na drugą stronę lady i opuszczenie sklepu. Proszę jeszcze raz przejechać kartą. Dziewczyna wzdycha. Proszę pana, nie muszę tego robić. Mam tu wszystkie potrzebne dane. Pańskie konto zostało zablokowane, Martin. Helena przysuwa się do niego. Zostaw, wrócimy tu po wyjaśnieniu te nie do cholery. Martin odtrąca ją i nachyla się nad ladą, mówiąc prosto w twarz kasierki. Na tym koncie są pieniądze. Niech pani jeszcze raz przyjedzie kartą. Lepiej rób, co mówi, odzywa się arogancki klient za nim. Martin odwraca się do niego, jest wyraźnie spięty. A tobie co do tego? Czekam. To poczekaj jeszcze trochę. Stryka palcami tuż przed twarzą mężczyzny, a tamten odruchowo odsuwa się do tyłu Martin odwraca się z powrotem do kasierki. Niech pani! Pałka uderza go w bok jak kuksaniec Uderzenie serca później prąd odrzuca go z lady w nagle opustoszałą przestrzeń Upada na podłogę czując smród przypalonej tkaniny Słyszy krzyk Helen Patrzy zmieszany z poziomu podłogi Widzi przed sobą buty i słyszy głos brzmiący jak rozdzierany gdzieś bardzo wysoko karton Myślę, że powinien pan opuścić sklepser Ochroniarz podnosi go z podłogi i opiera o blat Potężny mężczyzna, nabrzmiały w talii, ale czujny i z twardym spojrzeniem Robi to od dawna, pewnie zanim tu trafił zjadł zęby w klubach wydzielonej strefy porażał już ludzi prądem a Martin o 16:30 w środowe popołudnie nie ma na sobie biurowego garnituru tylko wytarte dżinsy i stary sweter po którym nie widać ile kiedyś kosztował ochroniarz myśli że dobrze go ocenił nie wie nie może wiedzieć Martin odpycha się od lady uderzenie podstawą dłoni miażdży strażnikowi nos kolano uderza w krocze upadającego wali jeszcze pięścią w podstawę czaszki Ochroniarz pada na podłogę martwy. Nie ruszaj się. Martin odwraca się i staje przed znacznie mniejszą partnerką ochroniarza, która właśnie wyszarpnęła z kabury pistolet. Wciąż oszołomiony od porażenia prądem zatacza się w niewłaściwą stronę ku niej, a ona rozpryskuje mu mózg po jego żonie, synu i lśniących opakowaniach na podajniku kasy. Teczka numer jeden. Inwestycja początkowa. Rozdział pierwszy. Pobudka. Cały zlany potem. Strzępy snu wciąż tłumią dech w krtani i wciskają twarz w poduszkę. Umysł zatacza się w ciemnym pokoju. Rzeczywistość spadła na niego jak świeża pościel. Był w domu. Westchnął ciężko i sięgnął po szklankę wody stojącą przy łóżku. We śnie spadał na kafelki posadzki supermarketu, a potem przez nie. Z drugiej strony łóżka poruszyła się Karla, wyciągając ku niemu rękę. Chris? Już w porządku. Sen. Napił się ze szklanki. Zły sen, to wszystko. Znów Merteson? Przez chwilę nie odpowiadał, nie mając ochoty wyprowadzać jej z błędu. Nie śnił już o pełnej wrzasku śmierci Mercesona. Zadrżał. Karla westchnęła i przysunęła się bliżej. Ujęła jego dłoń i przycisnęła do swojej pełnej piersi. Mój ojciec byłby zachwycony. Dręczące cię wyrzuty sumienia. Zawsze powtarzał, że go nie masz. Prawda. Chris podniósł budzik i skupił się na nim. Trzecia dwadzieścia. Wspaniale. Wiedział, że trochę potrwa, zanim uda mu się zasnąć. Cholernie cudownie. Odstawił go i opadł na poduszkę. Twój tata ma wygodną amnezję, gdy przychodzi do płacenia czynszu. Pieniądz dużo może. Jak myślisz? Czemu za ciebie wyszłam? Obrócił głowę i stuknął ją lekko w nos. Chcesz mnie wkurzyć? W charakterze odpowiedzi sięgnęła do jego penisa i przesunęła po nim palcami. Nie. Podkręcam cię. Wyszeptała. Kiedy się zbliżyli, poczuł, jak ognista fala pożądania rozwiewa sen, ale i tak wolno twardniał w jej dłoni. Do końca odpuścił dopiero w końcowym stadium orgazmu. Spadanie. Kiedy zadzwonił budzik, padało. Cichy szelest z zaotwartego okna, jak nienastrojony telewizor na niskiej głośności. Uderzył w wyłącznik i leżał, wsłuchując się w deszcz. Po chwili wysunął się z łóżka nie budząc Karli. W kuchni nastawił ekspres do kawy, wskoczył pod prysznic i wyszedł na czas, by przedmuchać parą mleko na cappuccino dla Karli. Postawił je przy łóżku, obudził ją pocałunkiem i wskazał filiżankę. Prawdopodobnie znów zapadnie w sen i wypije je zimne, gdy się w końcu dobudzi. Z szafy wyjął ubranie: prostą białą koszulę, jeden z ciemnych włoskich garniturów, buty z argentyńskiej skóry. Zabrał to wszystko na dół W ubraniu, ale bez krawata zaniósł własne podwójne espresso razem z tostem do bawialni, by obejrzeć wiadomości o siódmej Jak zwykle było w nich sporo szczegółowych komentarzy dotyczących polityki zagranicznej I musiał już wychodzić, gdy wreszcie pojawiła się czołówka awansów i stanowisk Wzruszył ramionami, wyłączył telewizor i przypomniał sobie o krawacie dopiero, gdy spojrzał na siebie w wysokim lustrze Karla zaczęła już hałasować na górze, gdy stanął w drzwiach i wyłączył alarmy w sabie. Przez dłuższą chwilę stał w deszczu, patrząc na wóz. Na zimnym szarym metalu błyszczały wielkie krople wody. W końcu się uśmiechnął. Inwestycje konfliktowe? Nadchodzimy. Rzucił pod nosem i wsiadł. Włączył radio. Awanse i stanowiska zaczęły się, gdy dotarł do rampy skrzyżowania Elsnam. Chropawy ton Lis Linshaw z odrobiną akcentu wydzielonych stref, by wyostrzyć poza tym kulturalny głos. W telewizji ubierała się jak skrzyżowanie rządowego sędziego z egzotyczną tancerką na przyjęcia i przez ostatnie dwa lata zaliczyła okładki wszystkich magazynów dla mężczyzn. Mokry sen każdego wymagającego dyrektora oraz królowa wszystkich sondaży AM. W tym tygodniu bardzo niewiele wyzwań na drodze. Powiedziała ciepło. Rozgrywka o kontrakt w Kongo, na którą wszyscy czekaliśmy, została przełożona na przyszły tydzień. Możecie za to winić prognozy pogody, choć z mojego okna wygląda na to, że ci faceci znów wszystko spieprzyli. Pada mniej niż przy Sandersie na kamurze. Wciąż żadnych szczegółów o wyzwaniu bezfirmowca dla Mike'a Bryant'a z Shorn Associates. Nie wiem, gdzie jesteś, Mike, ale jeśli mnie słyszysz, chcielibyśmy od ciebie jakichś wieści. A teraz do nowych stanowisk w tym tygodniu. Jeremy Tilby zostaje partnerem w Colister McLean. Myślę, że wszyscy już od dawna się tego spodziewaliśmy. Po zeszłotygodniowym spektakularnym starciu z Rogerem Inglisem, Carol Dexter awansuje na starszego inspektora rynku w Mariner Sketch. A teraz wracamy do Shorn, by powiedzieć parę słów o znaczącym nowym nabytku w oddziale inwestycji konfliktowych. Spojrzenie Chrisa przeskoczyło z drogi na radio. Zwiększył trochę głośność. Christopherze Volknerze przejętym od giganta inwestycyjnego Hamed McCall, gdzie wyrobił już sobie nazwisko w rynkach rozwijających się. Stali słuchacze naszej audycji mogą pamiętać fantastyczne pasmo sukcesów Chrisa w Hamed McCall, rozpoczęte błyskawiczną eliminacją rywala Edwarda Quayna, który był wtedy dyrektorem starszym od niego o 20 lat. Potwierdzenie słuszności tego ruchu nastąpiło bardzo szybko, gdy w jej głos wcięło się nagłe podniecenie. O, właśnie dostaliśmy wiadomość od naszej ekipy w helikopterze. Bezfirmowe wyzwanie dla Majka Bryanta zostało rozstrzygnięte z dwoma wyzywającymi pokonanymi za skrzyżowaniem 22 i trzecim sygnalizującym wycofanie się. Pojazd Bryanta najwyraźniej doznał tylko minimalnych uszkodzeń i w tej chwili jest w drodze do nas. W porze lunchu przedstawimy Państwu wywiad na wyłączność i szczegółową relację. W takim razie wygląda to na początek dobrego tygodnia dla Shorn Associates i obawiam się, że to wszystko, na co mamy czas dziś rano, więc wracamy do aktualności. Paul? Chris wyłączył radio. Był lekko zirytowany tym, że przepychanka brajanta z jakimś bezfirmowcem zdjęła jego nazwisko ze szkarłatnych ust lis. Deszcz ustał i wycieraczki zaczęły zgrzytać. Wyłączył je i zerknął na zegar. Wciąż jeszcze miał czas. Zawył alarm zbliżeniowy. Dostrzegł przyspieszający kształt w poza tym pustym wstecznym lusterku i automatycznie odbił w prawo. Przejechał na sąsiedni pas i przyhamował. Odprężył się, gdy drugi pojazd się z nim zrównał. Samochód był poobijany i pomalowany w brązowe łaty. Podobnie jak jego, robiony na zamówienie, ale nie przez kogoś, kto miał pojęcie o walkach drogowych. Z przedniego zderzaka sterczały masywne, stalowe kolce, a przednie koła osłaniał ciężki, stalowy pancerz sięgający aż do drzwi. Tylne koła miały szerokie opony, by zapewnić większą stabilność przy manewrach, ale ze sposobu, w jaki poruszał się samochód, można było wywnioskować, że jest zdecydowanie za ciężki. Bezfirmowiec. Tak jak piętnastoletni bandyci z wydzielonych stref, tacy byli często najgroźniejsi, bo mieli najwięcej do udowodnienia i najmniej do stracenia. Kierowca był ukryty za osłoniętym listwami bocznym oknem, ale Chris dostrzegł ruch. Wydawało mu się, że zauważył jasną skórę. Na boku samochodu świecącą żółtą farbą wymalowano numer kierowcy. Westchnął i sięgnął do nadajnika. Kontrola ruchu odpowiedział anonimowy męski głos. Tu Chris Volkner z szorne sosiec. Prawo jazdy numer 260B354R na M2 w stronę Londynu za skrzyżowaniem 10. Mam tu możliwe wyzwanie bez firmowca numer X23657. Sprawdzam, proszę poczekać. Chris zaczął powoli przyspieszać, żeby bezfirmowiec nadążał za nim, nie przechodząc w tryb walki. Do chwili, gdy odpowiedział mu kontroler, pędzili już obok siebie z prędkością 140 km na godzinę. Potwierdzone, Faulkner. Wyzywający to Simon Fletcher, niezależny analityk prawny. Chris prychnął. Prawnik bez pracy. Wyzwanie zgłoszono cztery minuty po ósmej. Na wolnym pasie jedzie zautomatyzowana ciężarówka transportowa. Minęła skrzyżowanie osiem. Pełny ładunek. Poza tym żadnego ruchu. Może pan ruszać? Chris wdepnął gaz do dechy. Wyprzedził o pełną długość samochodu i zajechał drogę, zmuszając Fletchera do błyskawicznej decyzji: taranować albo hamować. Samochód odpadł i Chris się uśmiechnął. Instynktowną reakcją było hamowanie. Przerzucenie się na inne odruchy wymagało wyrobienia w sobie zupełnie innego zestawu reakcji. W końcu Fletcher powinien chcieć go staranować. Taka była standardowa taktyka pojedynków. Zamiast tego zwyciężył instynkt. To nie potrwa długo. Prawnik znów przyspieszył. Chris pozwolił mu podjechać na jakiś metr do tylnego zderzaka, a potem skręcił i wcisnął hamulec. Drugi samochód wystrzelił do przodu, a Chris wskoczył za niego. Przemknęli obok skrzyżowania osiem. Byli już na londyńskiej obwodnicy, prawie w strefach. Chris wyliczył odległość do tunelu, przesunął się do przodu i stuknął tył Fletchera. Prawnik odskoczył. Chris sprawdził prędkość i jeszcze ją zwiększył. Kolejne stuknięcie, kolejny odskok. Automatyczny transportowiec pojawił się jak gigantyczna metalowa gąsienica uwiązana do skrajnego pasa, po czym równie szybko zniknął. W polu widzenia pojawił się tunel. Beton pożółkły ze starości, poznaczony wyblakłym grafiti starszym od pięciometrowego płotu. Ogrodzenie wystawało nad dachem owinięte kłębami drutu kolczastego. Podobno w drutach płynął zabójczy prąd. Jeszcze raz popchnął Fletchera i zwolnił, pozwalając mu uciec do tunelu jak spłoszony królik. Kilka sekund łagodnego hamowania, a potem ponowne przyśpieszanie i za nim. Czas kończyć. Pod osłoną sklepienia tunelu wszystko wyglądało inaczej. W górze dwa rzędy żółtych świateł ciągnących się jak pociski smugowe Przy ścianach w równych odstępach upiornie białe znaki wyjść awaryjnych Żadnego pasa awaryjnego, tylko wytarta i poprzerywana krecha oddzielająca drogę od betonowej ścieżki dla pracowników technicznych Nagłe przejście do gry zręcznościowej z widokiem pierwszoosobowym Zwiększone odczucie prędkości, strach przed zderzeniem ze ścianami i ciemnością Chris znalazł Fletchera i się zbliżył Prawnik był przestraszony. Świadczył o tym nerwowy sposób prowadzenia samochodu. Chris wykonał szeroki skręt, znikając mu z tylnego lusterka i wyrównał tuż obok niego. Na liczniku znów 140, a tunel miał tylko 8 kilometrów. Zrób to szybko. Chris zmniejszył odległość między samochodami o metr, włączył wewnętrzne oświetlenie i nachylając się do okna pasażera, wyciągnął rękę w sztywnym pożegnaniu. Przy włączonym świetle Fletcher nie mógł tego nie zauważyć. Utrzymał pozycję przez dłuższą chwilę, po czym zacisnął dłoń w pięść z kciukiem w dół. Równocześnie drugą ręką skręcił kierownicą w oddzielającą ich przestrzeń. Efekt był satysfakcjonujący. Fletcher musiał się przyglądać gestowi pożegnalnemu, a nie drodze przed sobą i zapomniał, gdzie jest. Odskoczył samochodem w bok, pociągnął za daleko i z fontanną Iskier otarł się burtą o ścianę. Wymalowany samochód zatańczył dziko, jeszcze raz wykrzesał z betonu iskry i z piskiem opon odbił się na pas krisa. Chris przyglądał się we wstecznym lusterku, jak prawnik zatrzymuje samochód w poprzek drogi. Uśmiechnął się szeroko, zwolnił do pięćdziesiątki i czekał, by sprawdzić, czy Fletcher jeszcze raz podejmie wyzwanie. Drugi samochód wciąż stał w miejscu, gdy Chris dojechał do wzniesienia przy drugim końcu tunelu i stracił go z oczu. Mądry człowiek. Mruknął pod nosem. Wyłonił się z tunelu w niespodziewanym blasku słońca. Droga wspinała się, przechodząc w długi, podniesiony zakręt nad strefami i opadając pod kątem w stronę grupy wież w sercu miasta. Światło słońca padało w dół słupami blasku. Wieże błyszczały. Chris przyspieszył na zakręcie. Rozdział drugi. Światło w ubikacji było przytłumione, przefiltrowane przez wysokie okna wbudowane w skośny dach. Chris umył dłonie w onyksowej umywalce i przyjrzał się swojemu odbiciu w dużym okrągłym lustrze. Jego szare jak sap oczy były czyste i patrzyły na niepewnie. Tatuaże z kodem kreskowym na policzkach odbijały ciemną barwę, dorzucając do niej ślad jaśniejszego błękitu. Niżej kolor niebieski powtarzał się w tkaninie garnituru i na powykręcanych wzorach krawata suzany Ingram. Koszula świeciła bielą kontrastującą z jego opalenizną, a kiedy się uśmiechnął, srebrny ząb odbił światło pomieszczenia w prawie słyszalny sposób. Może być. Po zamknięciu kranu nie przestał słyszeć lejącej się wody. Zerknął w bok i zobaczył innego mężczyznę myjącego ręce dwie umywalki dalej. Nowo przybyły był duży, z długimi kończynami i torsem w idealnie wymodelowanym garniturze, z długimi, gęstymi włosami ściągniętymi w koński ogon. Wiking w garniturze od Armaniego. Chris prawie rozejrzał się w poszukiwaniu topora bojowego, który powinien stać oparty o umywalkę po drugiej stronie mężczyzny. Zamiast tego z umywalki wyłoniła się jedna z jego dłoni i Chris z nagłym wstrząsem zauważył, że była obficie pokryta krwią. Mężczyzna podniósł wzrok i spojrzał mu w oczy. Mogę w czymś pomóc? Chris pokręcił głową i odwrócił się do suszarki, do rąk na ścianie. Za sobą usłyszał, jak woda przestaje lecieć z kranu i mężczyzna dołączył do niego przy suszarce. Chris przesunął się trochę, robiąc mu miejsce i ścierając z dłoni resztki wilgoci. Suszarka pracowała dalej. Mężczyzna przyjrzał mu się uważnie. Hej, — Musisz być tym nowym — pstryknął mokrymi palcami. Chris zauważył, że wciąż były na nich ślady krwi, podobnie jak w zagłębieniu dłoni. — Chris coś tam, prawda? — Faulkner. — No tak, Faulkner. Wsunął dłonie pod strumień powietrza. — Właśnie przeszedłeś z Hamet McCall. — Zgadza się. — Mike Bryant. Wyciągnął dłoń. Chris zawahał się, patrząc na krew. Bryant zauważył jego spojrzenie. O, tak. Przepraszam. Właśnie miałem starcie z bezfirmowcem, a wytyczne SHORN wymagają odzyskania ich plastiku jako dowodu zabicia. Czasem można się pobrudzić. Też miałem dziś rano bezfirmowca, stwierdził odruchowo Chris. Tak. Gdzie to było? M2 w okolicach skrzyżowania 8. Tunel. Tam go załatwiłeś? Chris kiwnął głową, decydując pod wpływem impulsu, że nie wspomni o nierozstrzygającej naturze starcia. Miło. No wiesz, bezfirmowcy nie dadzą ci wiele, ale pewnie rzecz w reputacji. Pewnie tak. Idziesz do inwestycji konfliktowych, prawda? Sekcja Louise Hewitt. Ja też siedzę na pięćdziesiątym trzecim. Mieliła twój życiorys przed paroma tygodniami. te rzeczy, które robiłeś w Hamet McCall jakiś czas temu... To naprawdę grubsze sprawy. Witaj na pokładzie. Dzięki. Odprowadzę cię na górę, jeśli chcesz. Też się tam wybieram. Świetnie. Weszli na szeroką krzywiznę korytarza i rozpościerający się za szklaną ścianą widok na dzielnicę finansową z wysokości dwudziestego piętra. Bryant napawał się nim chwilę, zanim skręcił w korytarz, wciąż próbując zetrzeć z dłoni upartą plamkę krwi. Dali ci już samochód? Mam własny, przerobiony. Moja żona jest mechanikiem. Bryant zatrzymał się i obejrzał na niego. Poważnie? Poważnie. Chris podniósł lewą dłoń i pokazał noszoną na palcu matową obrączkę z metalu. Bryant przyjrzał się jej z zainteresowaniem. Co to? Stal? Załapał nagle i uśmiechnął się szeroko. Z silnika, prawda? Czytałem o tych rzeczach. Tytan. Wyciągnęła to z komory od powietrznika starego Saba. Musiała dopasować wielkość, ale poza tym. No tak. Mężczyzna emanował prawie dziecięcym entuzjazmem. Zrobiliście to nad silnikiem? Jak tamten facet z Mediolanu w zeszłym roku? Znów pstryknął palcami. Jak on się nazywał? Bonocello, czy jakoś tak? Boniselli. Tak, praktycznie tak samo. Chris próbował nie zdradzić głosem irytacji. Jego ślub na ołtarzu z bloku silnika odbył się dobre pięć lat wcześniej niż włoskiego kierowcy, ale w prasie samochodowej przeszedł prawie niezauważony. O Bonicelli trąbiono przez całe tygodnie w pełnym kolorze. Może miało to jakiś związek z faktem, że Silvio Bonicelli był dobrze zapowiadającym się młodszym synem dużej florentyńskiej rodziny kierowców. A może z tym, że nie ożenił się z kobietą mechanikiem, a byłą aktorką porno promowaną na wschodzącą gwiazdę piosenki pop. Może także z faktem, że Chris i Karla zrobili to z minimum rozgłosu na tyłach auto napraw Mela, a Silvio Bonicelli zaprosił koronowane głowy korporacyjnej Europy na ceremonię odbywającą się w uprzątniętym warsztacie koło nowej fabryki lunch w Mediolanie. Na tym polegał trik z arystokracją korporacyjną XXI wieku. Kontakty rodzinne. Ożenić się ze swoim mechanikiem. Brian znów się uśmiechał. Człowieku, rozumiem, że to może być przydatne, ale muszę wyznać, że podziwiam twoją odwagę. Tu naprawdę nie chodziło o odwagę. Odpowiedział spokojnie Chris. Byłem zakochany. Jesteś żonaty? Tak. Brian zauważył, że Chris patrzy na jego obrączkę. Och, platyna. Suki handluje obligacjami dla Kostermana. Ostatnio przeważnie pracuje w domu i pewnie zrezygnuje, jeśli dorobimy się następnego dzieciaka. Masz dzieci? Tak, tylko jedno. Ariane. Dotarli do końca korytarza i rzędu wind. Kiedy czekali, Bryant wygrzebał z kieszeni portfel. Otworzył go, ukazując imponującą kolekcję kart kredytowych i zdjęcie atrakcyjnej kobiety o kasztanowych włosach, trzymającej dziecko o twarzy elfa. Zobacz. Zrobiliśmy je na jej urodzinach. Miała roczek. Prawie rok temu. Szybko rosnął. Ty masz jakieś? Nie, jeszcze nie. Cóż, mogę ci tylko powiedzieć, żebyś nie czekał za długo. Bryant zamknął portfel w chwili przybycia windy i pojechali na górę w życzliwym milczeniu. Winda konwersacyjnym tonem informowała o każdym mijanym piętrze, opisując w zarysie aktualne projekty Shorn. Po chwili Chris odezwał się, bardziej by zagłuszyć windę niż z jakiejś innej potrzeby. Macie tu własne lekcje walki? Co? Bez broni? Bryant wyszczerzył zęby. Spójrz na ten numer, Chris. jeden. Tu w górze nie walczysz rękami o awans. Louis Hewitt uważa to za szczyt złego smaku. Chris wzruszył ramionami. Tak, ale nigdy nie wiadomo. Kiedyś uratowało mi to życie. Hej, żartuję. Bryant poklepał go po ramieniu. Oczywiście, w sali gimnastycznej mają kilku korporacyjnych instruktorów. O ile dobrze pamiętam, Shotokan i Taekwondo. Sam ćwiczę czasami Shotokan, żeby utrzymać się w formie. No i nigdy nie wiadomo, kiedy może się trafić do wydzielonych stref. Mrugnął. Wiesz o czym mówię? W każdym razie, jak mawia jeden z moich instruktorów, studiowanie sztuki walki nie nauczy Cię bicia się. Chcesz się nauczyć tego łajna? Idź na ulicę i się bij. Tylko tak możesz to naprawdę złapać. Uśmiech. Przynajmniej tak właśnie mówią. Winda znieruchomiała. Piętro pięćdziesiąte trzecie, oznajmiła. Oddział inwestycji konfliktowych. Proszę się upewnić, że dysponują Państwo siódmym kodem dostępu. Życzę miłego dnia. Wyszli do niedużej poczekalni, gdzie zadbany oficer ochrony ukłonił się Bryantowi i poprosił Chrisa o dokumenty. Chris wyciągnął plakietkę z kodem kreskowym wręczoną mu w recepcji na parterze i poczekał na jej przeskanowanie. — Słuchaj, Chris, muszę lecieć. Bryant kiwnął głową w stronę korytarza po prawej. — Jakiś śliski dydaktorzyna łączy się o dziesiątej na przegląd budżetu, a ja wciąż nie mogę zapamiętać nazwiska jego ministra obrony. — Wiesz, jak to jest. Zobaczymy się na przeglądzie kwartalnym w piątek. Później zwykle razem gdzieś wychodzimy. Jasne. Do zobaczenia. Chris przyglądał się odchodzącemu z pozorną swobodą, jednak kryła się pod nią ta sama ostrożność, z jaką potraktował tego ranka wyzwanie bez firmowca. Brian wydawał się szczerze przyjazny, ale w odpowiednich warunkach było tak prawie ze wszystkimi. Nawet ojciec Carly w odpowiedniej sytuacji konwersacyjnej mógł się wydawać rozsądnym człowiekiem a ktoś kto zmywał krew z dłoni w taki sposób jak Mike Bryant nie był osobą którą Chris chciałby mieć za plecami ochroniarz oddał mu przepustkę i wskazał na podwójne drzwi z przodu sala konferencyjna powiedział czekają na pana Twarzą w twarz ze starszym partnerem Chris ostatni raz znajdował się w Hamet McCall, gdy składał rezygnację. Vincent McCall miał pokój o wysokich oknach, wyłożony ciemnym drewnem i z jedną ścianą zastawioną regałem z książkami, które wyglądały na przynajmniej stuletnie. Na ścianach zawieszono portrety znamienitych partnerów z osiemdziesięcioletniej historii firmy, a na biurku stało w ramce zdjęcie jego ojca ściskającego dłoń Margaret Thatcher. Podłogę wyłożono woskowanymi klepkami osłoniętymi dwustuletnim tureckim dywanem. Sam McCall miał siwe włosy, ubierał się w garnitur niemodny od pokoleń i nie pozwalał zainstalować w swoim biurze wideofonu. Całe miejsce stanowiło kaplicę uświęconej tradycji, co było dziwne jak na człowieka, którego głównym zadaniem było kierowanie działem rynków rozwijających się. Jack Notley. Najwyższy rangą pracownik Shorn Associates w inwestycjach konfliktowych nie mógł stanowić większego przeciwieństwa McCola, nawet gdyby przybył wprost z odwróconego wszechświata równoległego. Był masywnym i potężnie wyglądającym mężczyzną z krótko i niezbyt starannie przeciętymi czarnymi włosami, które dopiero zaczynały lekko siwieć. Dłonie miał czerwonawe, z grubymi palcami. Był ubrany w oryginalny garnitur od Suzanny Ingram, który pewnie kosztował tyle co oryginalny sap, a osłonięte nim ciało pasowałoby doskonale na ring bokserski. Miał grubo ciosane rysy twarzy, a pod prawym okiem widać było długą, nierówną bliznę. Oczy ostre i bystre. Tylko drobna sieć zmarszczek wokół nich wskazywała na jego czterdzieści siedem lat. Idąc przez pełen światła i pastelowych barw pokój, Chris pomyślał, że Notley wygląda jak troll na wakacjach w krainie elfów. Jak mógł się spodziewać, uścisk dłoni miał potężny. Chris, świetnie, że wreszcie do nas dołączyłeś. Chodź, przedstawię ci parę osób. Chris uwolnił palce i poszedł za szerokimi plecami trola przez pokój do miejsca, gdzie w centralnym wgłębieniu mieścił się szeroki stolik kawowy, stały dwie wygięte pod kątem prostym sofy i podejrzanie samotny fotel przewodniczącego zebrania. Przy obu końcach sofy siedzieli mężczyzna i kobieta, oboje młodsi od Notleya. Spojrzenie Chrisa automatycznie skupiło się na kobiecie sekundę przed tym, jak Notley odezwał się i wskazał na nią. To Louise Hewitt, kierowniczka oddziału i partnerka zarządzająca. To ona jest prawdziwym mózgiem tego, co tu robimy. Hewitt podniosła się z sofy i wyciągnęła rękę na powitanie. Była dobrze wyglądającą, zmysłową kobietą, która bardzo starała się ukryć to, że jest już sporo po trzydziestce. Miała na sobie kostium w stylu Daisuke to doroki głęboko rozciętą czarną spódnicę do kostek i bluzę o prostym kroju, do tego buty na niezbyt wysokim obcasie. Jej włosy, proste i czarne, były związane z tyłu w sposób eksponujący bladą twarz z minimalnym makijażem. Niczego nie próbowała dowodzić uściskiem dłoni. A to Filip Hamilton, młodszy partner w oddziale. Chris odwrócił się do siedzącego na drugim końcu sofy mężczyzny o zwodniczo miękkim wyglądzie. Hamilton miał słabo zarysowany podbródek i tłuste ciało, przez co wyglądał niechlujnie, nawet w czarnym jak węgiel ingramie, ale blado błękitne oczy niczego nie pomijały. Nie podniósł się z miejsca, ale wyciągnął wilgotną dłoń i wymamrotał powitanie. Chris pomyślał, że w jego głosie kryła się hamowana niechęć. No dobrze. Odezwał się jowialnie Notley. Nie jestem tu tak naprawdę nikim więcej niż figurantem, więc chwilowo oddam inicjatywę Louise. Usiądźmy. Napisz się czegoś? Zielona herbata, jeśli jest. Oczywiście. Myślę, że możemy zamówić dzbanek. Może być plantacja dziank? Chris kiwnął głową. Był pod wrażeniem. Notley podszedł do dużego biurka pod jednym z okien i stuknął w telefon. Louise Hewitt usiadła w nieskazitelnej pozie i spojrzała na Chrisa. Dużo o tobie słyszałam, Faulkner. powiedziała neutralnie. To dobrze. Tak się składa, że nie wyłącznie dobre rzeczy. Wciąż neutralny ton. Jest jedna czy dwie sprawy, które chciałabym wyjaśnić, jeśli nie masz nic przeciwko. Proszę bardzo. Chris rozłożył ręce. Teraz tu pracuję. No tak. Wąski uśmiech zdradził mu, że zauważyła oddany cios. Cóż, może moglibyśmy zacząć od twojego pojazdu? Rozumiem, że odrzuciłeś ofertę firmowego wozu. Masz coś przeciw marce BMW? Prawdę mówiąc, uważam, że mają skłonność do przesadzania z pancerzem. Poza tym nie. To była bardzo hojna oferta. Ale mam własny pojazd i wolałbym raczej trzymać się tego, co znam, jeśli to nie problem. Czuję się z nim pewniej. Przerabiany. Odezwał się Hamilton, jakby wymieniał nazwę choroby psychicznej. O czym mowa? Notley wrócił, siadając w fotelu. A, twoja bryka, Chris. Tak, słyszałem, że ożeniłeś się z kobietą, która ci ją złożyła. To prawda? Zgadza się. Chris przejechał wzrokiem po twarzach otaczających go osób. Z twarzy Notleya wyczytał dobrotliwą tolerancję, u Hamiltona niesmak, a u Louis Hewitt absolutnie nic. To musi was mocno wiązać, powiedział w zamyśleniu Notley, jakby do siebie. Uff, tak, to prawda. Chciałabym porozmawiać o incydencie z Bennett, powiedziała głośno Louise. Na ułamek sekundy Chris spojrzał jej w oczy, a potem westchnął. Szczegóły wyglądają w zasadzie tak, jakie przedstawiłem. Musieliście wtedy o tym czytać. Bennett startowała na to samo stanowisko analityka co ja. Walka trwała do tej podniesionej części M40 Zepchnąłem ją z drogi na zakręcie i utknęła na krawędzi Ciężar samochodu prędzej czy później i tak by ją ściągnął Jechała podkręconym Jagiem Mentorem Notley burknął coś w stylu Też takim jeździłem W każdym razie zatrzymałem się i zdołałem ją wyciągnąć Samochód zleciał kilka minut później Kiedy dowiozłem ją do szpitala była półprzytomna Myślę, że uderzyła głową w kierownicę Szpital... Głos Hamiltona wyrażał uprzejmą niewiarę. Przepraszam. Zawiozłeś ją do szpitala? Chris popatrzył na niego. Tak. Zawiozłem ją do szpitala. To jakiś problem? Cóż. Hamilton roześmiał się. Powiedzmy, że ludzie tutaj mogą to tak odbierać. A co by było, gdyby Bennett zdecydowała się jeszcze raz walczyć o miejsce? Zapytała ponuro Hewitt, równoważąc rozbawienie młodszego partnera. Chris pomyślał, że brzmiało to jak przygotowany tekst. Wzruszył ramionami. Jak? Z połamanymi żebrami, prawym ramieniem i urazami głowy? Z tego co pamiętam, nie była w stanie zrobić niczego poza ciężkim oddychaniem. Ale doszła do siebie, prawda? Zapytał nieśmiało Hamilton. Wciąż pracuję, nadal w Londynie. W Hamet MacColl, potwierdziła Hewitt, wciąż bez zaangażowania. Chris zrozumiał, że cios nadejdzie od strony Hamiltona. Dlatego odszedłeś, Chris? Zaatakował młodszy partner głosem zabarwionym drwiną. Nie miałeś jaj, by dokończyć sprawę. Myślę, że to, co próbują powiedzieć Louis i Philip, wtrącił się Notley tonem wujka na przyjęciu rodzinowym, to, że nie rozwiązałeś sprawy. Czy nie do tego się to sprowadza, Louis? Hewitt ukłoniła się uprzejmie. To prawda. Zostałem wejczem HM jeszcze dwa lata po Benet, powiedział Chris trzymając nerwy na wodzy. Nie spodziewał się tego tak wcześnie. Tak jak się spodziewałem, uznała swoją klęskę. Sprawa została rozwiązana w sposób satysfakcjonujący zarówno mnie, jak i firmę. Notley uspokajająco zamachał rękami. Tak, tak. Może w takim razie jest to bardziej kwestia kultury korporacyjnej niż winy. To, co cenimy tu, w Szorn, to. Jakby to ująć? Cóż, najlepszym słowem będzie chyba stanowczość. Nie lubimy niezakończonych spraw. Mogą się później obrócić przeciw tobie i nam. Jak możesz się sam przekonać, widząc zakłopotanie, jakie wywołuje w nas sprawa Benet. Znaleźliśmy się, jakby to powiedzieć, w dwuznacznej sytuacji. Nie zdarzyłoby się to, gdybyś rozwiązał tamtą sprawę w sposób ostateczny. To rodzaj dwuznaczności, jakiego bardzo staramy się unikać, w e Esosiec. Nie pasuje do naszego obrazu, zwłaszcza na polu o tak ostrej konkurencji, jak inwestycje konfliktowe. Z pewnością to rozumiesz. Chris rozejrzał się po twarzach, licząc przyjaciół i wrogów, których najwyraźniej już się dorobił. Wykrzywił ustaw uśmiechu. Oczywiście, powiedział: Nikt nie lubi dwuznaczności. Rozdział trzeci. Pistolet bardzo niedwuznacznie leżał na środku biurka, niemal się prosząc, by wziąć go do ręki. Chris wsadził ręce do kieszeni i patrzył na niego z niechętną nieufnością. To moje? Heckler Koch, Nemezis dziesięć. Hewitt przeszła obok niego i wypełniła dłoń wyłożoną czarną gumą rękojeścią. Nemex. Półautomatyczny, mechanizm samonapinający z opóźnionym działaniem, bez potrzeby używania bezpiecznika. Po prostu wyciągasz i zaczynasz strzelać. Standardowy sprzęt szorn. Do tego kabura pod pachę, więc możesz go nosić pod garniturem. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał wykonać kudegras. Stłumił uśmieszek, może go zauważyła. Mamy tu swój sposób załatwiania spraw, Faulkner. Jeśli kogoś wyzywasz, nie zabierasz go potem do szpitala. Idziesz i kończysz sprawę. Tym, jeśli trzeba, wycelowała pistolet w terminal wbudowany w biurko. Gdy pociągnęła za spust, rozległo się metaliczne uderzenie. Jeśli się da, przynosisz ich plastik. A, właśnie. Wolną ręką sięgnęła do kieszeni bluzy i wyciągnęła mały szary prostokąt. Światło odbiło się od splecionych S i A holograficznego logo Sorn Esosiec. Rzuciła kartę na stół i położyła pistolet obok niej. Proszę bardzo. Nie da się oderwać od żadnego z nich. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował broni. Chris podniósł kartę i postukał nią w zamyśleniu o blad biurka. Pistolet zostawił nietknięty. Magazynki są w górnej szufladzie biurka. Pociski w płaszczach powinny się przebić przez silnik ciężarówki. Ty kiedyś prowadziłeś te rzeczy, prawda? Mobilny arbitraż czy coś takiego? Owszem. Chris wyciągnął portfel i schował do niego kartę. Podniósł wzrok i spojrzał pytająco na Hewitt. I? Nie, nic. Hewitt przeszła obok niego do okna i spojrzała na świat w dole. Myślę, że był to dobry pomysł, sprzedaż towarów z ruchomej platformy. Ale to nie zupełnie to samo, co jazda dla banku inwestycyjnego, co? Chris uśmiechnął się lekko i usiadł na brzegu nowego biurka, plecami do okna i nowej szefowej. Niezbyt nie lubisz, Hewitt, prawda? Tu nie chodzi o sympatię, Faulkner. — Nie sądzę, żebyś tu pasował. — Cóż, ktoś ewidentnie uważa inaczej. Usłyszał, jak podchodzi do biurka i niedbale odwrócił się do niej, gdy się zbliżyła. Zauważył nagle, jak ponuro wyglądało nieozdobione biuro. — No, proszę, proszę — powiedziała cicho. — Ściągnąłeś mnie tu z powrotem, co? — Do takich właśnie gierek przywykłeś. Tu ci to nie wystarczy, Faulkner. Widziałam twój życiorys. Duże zabójstwo osiem lat temu z Quainem i od tamtej pory nic więcej. Miałeś szczęście. To wszystko. Chris zachował spokój w głosie. Podobnie jak Hamet McCall. Kiedy załatwiłem Quaina, zaoszczędzili około piętnastu milionów na samych premiach. A ja od tego czasu nie potrzebowałem zabijać. Czasem wystarczy dobrze pracować. Nie trzeba cały czas dowodzić swojej wartości. Tutaj trzeba. Sam się przekonasz. Doprawdy. Chris otworzył górną szufladę i spojrzał na jej zawartość, jakby interesowała go trochę bardziej niż stojąca przed nim kobieta. Masz już jakiegoś kochasia czekającego na wyzwanie mnie o to biuro? Przez jedną chwilę ją miał. Zobaczył to w sposobie, w jaki jej ciało zesztywniało na granicy pola widzenia. Potem głęboko wciągnęła powietrze, jakby Chris był nowym kwiatkiem, którego zapachem chce się nasycić. Gdy podniósł wzrok, uśmiechała się. Urocze, powiedziała. O, jesteś uroczy. Notley cię lubi, wiesz o tym? Dlatego tu jesteś. Przypominasz mu jego samego z czasów młodości. Wyszedł znikąd, jak ty, jadąc na jednym dużym strzale. I miał tatuaż, jak ty. Strumień symboli walut lecących jak łzy z jednego oka. Z klasą wydeła wargę. Nawet przez jakieś pięć lat spotykał się ze swoją mechaniczką. Mała dziewczynka ze stref z plamą smaru na nosie. Mówią, że kiedyś przyszła na kwartalną kolację z tym smarem. Tak, Notley cię lubi. Ale zauważyłeś coś z tym tatuażem? Zniknął. Tak samo jak dziewczynka ze strefy. Widzisz... Notleya nachodzą czasem napady sentymentalizmu, ale jest profesjonalistą i nie pozwoli, by mu to przeszkodziło. Pamiętaj o tym, bo bardzo go rozczarujesz, Faulkner. Nie masz charakteru. Witaj w ekipie. Hewitt popatrzyła na niego tempo. Chris machnął otwartą dłonią. Pomyślałem, że jedno z nas powinno to powiedzieć. Hej! Wzruszyła ramionami i odwróciła się do wyjścia. Pokaż, że nie mam racji. Chris przyglądał się z nieruchomą twarzą, jak odchodzi. Kiedy zamknęły się drzwi, skierował wzrok na matowo czarny pistolet Nemeks leżący na biurku i drwiąco wykrzewił wargi. boje. Szerokim gestem zepchnął pistolet z magazynkami do szuflady i ją zatrzasnął. W konsoli czekała na niego lista sugestii wprowadzających ludzie, do których powinien zadzwonić, kiedy to zrobić i gdzie można ich znaleźć procedury do wprowadzenia, najlepsze godziny dostępu określonych obszarów banku danych, szorn właściwych dla każdej z procedur. Wybrany przegląd spraw na następne dwa miesiące, ze znacznikami wskazującymi, którymi powinien zająć się w pierwszej kolejności. Pakiet osobistego asystenta ułożył wszystko w sugerowanej kolejności działań, która miała umożliwić maksymalnie efektywne wykonanie pracy i powiedział, że najwygodniej będzie mu wrócić do domu około 20.30. Przez chwilę bawił się pomysłem załadowania Nemexa pociskami przeciwpancernymi i powtórzeniem zabawy Hewitt ze strzelaniem do celu. Zamiast tego włączył telefon. Karla, tu Chris. Wrócę dziś późno, więc nie czekaj na mnie. W lodówce wciąż jest trochę chili, ale spróbuj nie zjeść wszystkiego, bo ci zaszkodzi. A ja też chciałbym trochę, jak wrócę. O, a przy okazji, kocham cię. Odłożył słuchawkę i spojrzał na ekran konsoli. Po dłuższej chwili dźgnął jasno-pomarańczowy trójkąt podpisany, inwestycje konfliktowe i obserwował, jak rozwija się niczym rozkwitający kwiat. Ekran oświetlił mu twarz. Dotarł do domu dopiero po 11. Zgasił światła na pierwszym zakręcie przy podjeździe, choć wiedział, że odgłos kół na żwirze prawdopodobnie obudzi Karle równie niezawodnie jak jasne światło reflektorów padające na front domu. Czasami sprawiała wrażenie, że wie gdzie jest bardziej dzięki intuicji niż czemukolwiek innemu. Zaparkował obok poobijanego i połatanego lędrowera, którym jeździła, wyłączył silnik i ziewnął. Przez chwilę siedział nieruchomo w ciemności, wsłuchując się w trzeszczenie stygnącego silnika. Dom na sześć godzin snu. Czemu diabła wyprowadziliśmy się tak daleko? Znał odpowiedź na to pytanie. To miejsce niczym nie różni się od HM. Żyj w pracy, śpij w domu, zapomnij, że kiedyś żyłeś w związku. To samo łajno, inne logo. Cóż? Stąd się biorą pieniądze? Wszedł do domu najciszej, jak potrafił, i znalazł Karle w salonie, wpatrującą się w ekran telewizora, świecącego łagodnym niebieskim światłem pustego kanału. W uniesionej do ust szklance zadzwoniły kostki lodu. Nie śpisz, powiedział, a potem zobaczył, ile wypiła z butelki. Jesteś pijana. Czy to nie powinien być mój tekst? Nie, nie dzisiaj. Do za piętnaście dziesiąta siedziałem w pieprzonej konsoli. Schylił się, by ją pocałować. Ciężki dzień. Właściwie nie. To samo łajno. Tak. U mnie też. Opadł na fotel obok niej. Podała mu szklankę z whisky na ułamek sekundy przed tym, nim wyciągnął po nią rękę. Co oglądasz? Dexa i Seta zanim dopadło ich zagłuszenie. Wyszczerzył zęby w uśmiechu. Przez ciebie nas aresztują. Nie w tej okolicy. O, oh, tak. Zerknął w stronę telefonu. Dostaliśmy coś dzisiaj? Jakie coś? Jakąś portę? Rachunki. Zeszła kolejna rata hipoteki. Już? Dopiero co ją brali. Nie, to było miesiąc temu. Przekroczyliśmy też limit na kilku kartach kredytowych. Chris napił się trochę torfowej whisky z Isle, smokając z oburzeniem na świętokradztwo w postaci lodu w szklaneczce do single mold. Karla rzuciła mu mordercze spojrzenie. Oddał jej szklaneczkę i wbił wzrok w ekran telewizora. Jak się nam to udało? Wydaliśmy pieniądze, Chris. Cóż, wyprostował nogi w garniturowych spodniach i znów ziewnął. Pewnie po to właśnie je zarabiamy. W jakim to starym łajnie dzisiaj grzebałaś? Wraki. Jakaś firma handlująca bronią, która właśnie przeprowadziła się na północne pogranicze, straciła przez wandali dwanaście nowiuteńkich mercedesów Ramjetów. Całe statko spisane na straty. Chris wyprostował się na fotelu. Dwanaście? Co z nimi zrobili? Zaparkowali na ulicy? Nie. Ktoś przez kanały wentylacyjne wrzucił im do garażu dyrektorskiego kilka domowej roboty bomb odłamkowych. Bum! We wszystkie strony lata kwas i odłamki metalu. Mel dostał kontrakt na wycenę uszkodzeń i odholowanie gratis każdego spisanego. Zapłacił za posprzątanie, za to może zatrzymać wszystko, co uda mu się odzyskać z wraków. A teraz najlepsze. Niektóre z Merców są ledwie zadrapane. Mel wciąż świętuje. Mówi, że jeśli korporacyjni będą się upierać przy tych bzdetach z miejską regeneracją, możemy mieć jeszcze mnóstwo takiej roboty. Musiał sobie dziś wieczór wciągnąć do nosa dobry metr proszku z MGP. Bomby odłamkowe, co? Tak. Fajne rzeczy dzieciaki potrafią teraz poskładać z odpadków. Nie wiem, może Mel nawet ich do tego namówił. Ma jakieś znajomości w strefach? Ochrona, prochy, różne gangsterskie sprawy. Po prańcy, skomentował Chris. Tak. Cóż, w głosie Karli pojawiło się napięcie. Zdumiewające, na co można się porwać, jeśli nie ma się nic do stracenia, i nic do roboty oprócz stania przy drucie kolczastym i patrzenia, jak po drugiej stronie przejeżdżają bogacze. Chris westchnął. Karla, proszę, czy możemy przełożyć te kłótnie na kiedy indziej? Bo od jakiegoś czasu nie powtarzałem sobie argumentów. Masz coś ciekawszego do roboty? No cóż, moglibyśmy się rżnąć przy świetle telewizora. Moglibyśmy. Zgodziła się poważnie. Tylko że ja zawsze kończę na górze, a wciąż mam na kolanach odciski od dywanu z ostatniego razu, gdy wpadłeś na ten genialny pomysł. Chcesz się rżnąć, to zanieś mnie do łóżka. Stoi. Później, gdy leżeli przytuleni do siebie w rozrzuconej pościeli, Karla przeturlała się za jego plecy i wyszeptała mu do ucha. A przy okazji kocham cię. Ja ciebie też. Odchylił się i potarł tyłem głowy o jej piersi. Zadrżała pod wpływem dotyku krótko przyciętych włosów i instynktownie sięgnęła do jego skurczonego penisa. Uśmiechnął się i klapsem przegnał jej dłoń. Hej, już dość. Idź spać, nimfomanko. Aha, chciałeś mnie tylko przelecieć i zostawić, tak? Nigdzie się nie wybieram. Wymamrotał, pogrążając się z wolna we śnie. — Wykorzystałeś mnie, a teraz idziesz sobie spać. — Rozmawiaj ze mną, ty draniu! — Burknięcie. — Nie powiedziałeś mi, jak tobie minął dzień. Głośny oddech. Karla podniosła się na łokciu i dźgnęła go w żołądek. — Mówię poważnie. — Jak wyglądają inwestycje konfliktowe? Chris wziął ją za rękę, owinął dźgający go palec wokół własnego i przytulił się do niej plecami. Inwestycje konfliktowe to krok do przodu na poziomie globalnym, powiedział. To prawda? Tak napisali w banku danych szorn. O, więc to musi być prawda. Uśmiechnął się odruchowo, słysząc pogardę w jej głosie i znów zaczął odpływać w sen. Tuż zanim usnął, Karli wydało się, że znów coś mówi. Podniosła głowę. Co? Nie odpowiedział i uświadomiła sobie, że mam rocze coś przez sen. Karla nachyliła się nad nim, próbując coś zrozumieć. Po kilku minutach zrezygnowała. Jedyne, co udało się jej wyłapać z mamrotania, to pojedyncze, wielokrotnie powtarzane słowo. Kasa. Jej zaśnięcie zajęło znacznie więcej czasu. Rozdział czwarty. Inwestycje konfliktowe to droga postępu. Głośny aplauz uderzył w szkło dachu, jak skrzydła gołębi z przestrachem zrywających się z miejsca. W całej sali kobiety i mężczyźni zerwali się z miejsc, klaszcząc energicznie. Zebrał się tu cały oddział i Icachorn Associates. Chris zauważył, że najmłodsi wykazywali najwięcej entuzjazmu. Twarze wręcz nim emanowały, a oczy i zęby błyszczały w późno popołudniowym świetle słońca, wpadającym przez dach i duże okno. Wyglądali na gotowych bić brawo, aż ich ręce zaleją się krwią. Porozrzucani w tym polu czystego entuzjazmu starsi koledzy klaskali wolniej, w spokojniejszym rytmie, nachylając się ku sobie i pomimo hałasu wymieniając komentarze. Louise Hewitt urwała i oparła się o mównicę, czekając na wyciszenie się sali. Chris zasłonił usta dłonią i ziewnął potężnie. Tak, tak. Hewitt uspokajająco pomachała rękami. Sala się uspokoiła. Mówią, że to ryzykowne. Nazywają je niepraktycznymi i niemoralnymi. Słyszeliśmy to samo zrzędzenie, które ekonomia wolnorynkowa ciągnie za sobą niczym kuleł nogi od samego początku. Ale nauczyliśmy się ignorować te głosy. Nauczyliśmy się i wciąż się uczymy, składając kolejne lekcje i dodając wizję oraz sukces za sukcesem. A każdy z nich uczy nas wciąż na nowo i z większą siłą jednej, bardzo prostej prawdy. Kto ma pieniądze dramatyczna pauza. Szczupła ręka w czarnym stroju wyciągnięta z zaciśniętą pięścią. Ten ma władzę. Chris stłumił kolejne ziewnięcie. Ludzie toczą wojny od kiedy zapisujemy historię. One tkwią w naszej naturze i naszych genach. W ciągu ostatniej połowy stulecia ruchy pokojowe i rządy tego świata nie zakończyły wojen. Po prostu nimi zarządzały i to robiły to źle. Nie zastanawiając się nad opłacalnością, pompowały pieniądze w konflikty i armie partyzanckie w innych krajach, a potem wzawiły procesy pokojowe, które najczęściej wcale nie poprawiały sytuacji. Robiły to partyzansko, dogmatycznie i nieskutecznie. Miliardy stracone na źle ocenionych wojnach, na które żaden rozsądny inwestor nawet by nie spojrzał. Olbrzymie, niepraktyczne armie narodowe i niezgrabne międzynarodowe sojusze. Krótko mówiąc, były to potężne dziury pochłaniające fundusze naszych systemów ekonomicznych. Setki tysięcy młodych ludzi zabitych w różnych częściach świata, których nazw nie potrafili nawet właściwie wymówić. Decyzje podejmowane wyłącznie na podstawie dogmatów politycznych i doktryn. Ten model już się skończył. Hewitt znów urwała. Tym razem zapadła pełna emocji cisza, pełna gotowości do braw, jak fala upału niosąca obietnice burzy. Gdy Hewitt zbliżała się do końca przemówienia, jej głos opadł prawie do normalnego tonu konwersacyjnego. Mówiła coraz wolniej, niemal z zadumą. Na całym świecie ludzie wciąż odkrywają sprawy, za które warto ginąć i zabijać. A kim my jesteśmy, by z nimi dyskutować? Czy żyliśmy na ich miejscu? Czuliśmy to, co oni? Nie. Nie nam mówić, że nie mają racji. Nie do nas należy sądzenie czy wtrącanie się. W Shorn Investments interesują nas tylko dwie rzeczy: czy wygrają i czy będą wypłacalni. Podobnie jak w innych dziedzinach, Shorn zainwestuje powierzony kapitał tylko tam, gdzie będziemy mieć pewność dobrego zysku. Nie sądzimy, nie moralizujemy, nie marnujemy. Zamiast tego oceniamy i inwestujemy i zarabiamy. To właśnie znaczy być częścią inwestycji konfliktowych. Szorn. Sala jeszcze raz wybuchła brawami. "Dobre przemówienie", skomentował Notley, nalewając wprawną ręką szampana do rzędu kieliszków. Podobnie jak informacja prasowa dzięki obecnemu to Filipowi, powinno ładnie nas ustawić na przegląd licencji osiemnastego. — Cieszę się, że ci się podobało. Hewitt podniosła pełen kieliszek i rozejrzała się po zgromadzonych udziałowcach. Nie licząc stojącego przy niej Filipa Hamiltona, trzy kobiety i pięciu przyglądających się jej mężczyzn tworzyło 57% kapitału Shorn Associates. Każde z nich mogło sobie pozwolić na zakup jachtu, poświęcając temu mniej uwagi niż o nakupieniu butów. Nie było wytwarzanego na ziemi przedmiotu, którego ktoś z tej ósemki nie mógł sobie kupić. Prawie czuła to bogactwo tuż poza zasięgiem ręki, jak bekon smażący się w kuchni sąsiada. Bogactwo, którego pożądała jak seksu. Pragnęła z intensywnością ściskającą w żołądku. Notley zakończył rozlewanie i podniósł własny kieliszek. No cóż, za lokalne wojny na całym świecie. Niech wciąż się tlą. I gratulacje z powodu świetnych kwartalnych wyników, Louise. Za wojny lokalne. Wojny lokalne. Wojny lokalne, powtórzyła toast Hewitt i napiła się z kieliszka. Na autopilocie prześliznęła się przez uprzejmą rozmowę, a udziałowcy zaczęli stopniowo oddalać się w głąb sali, szukając własnych oddziałowych akolitów. Hamilton zauważył jej spojrzenie i prawie niezauważalnie skinął głową. Wymamrotał jakąś wymówkę i odszedł, zostawiając ją z notlejem. — Wiesz — powiedziała cicho. — Całkiem dobrze byłoby nie mieć w pierwszym rzędzie usypiającego Folknera. Ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, Jack. — Oczywiście. Nigdy nie byłaś w jego wieku? — Jest tylko pięć lat młodszy ode mnie. Zresztą zawsze miałam to. Hewitt odstawiła swój kieliszek na gzyms i obiema dłońmi podniosła piersi, jakby je oferowała. Nic tak nie obniża profesjonalnego szacunku jak para cycków. Notley z zakłopotaniem odwrócił wzrok. Och, daj spokój, Louise. Nie wciskaj mi znów tego starego, feministycznego, w tym interesie fakt bycia kobietą zmusza do brutalności, Jack. Hewitt opuściła ręce. Wiesz, że to prawda. Musiałam wywalczyć sobie każdy centymetr drogi do partnerstwa. W porównaniu z tym, Faulkner dostał wszystko na tacy. Jeden duży strzał trafił w wyobraźnię przydziałów i awansów i jest ustawiony. Tylko spójrz na niego. Nawet się dzisiaj nie ogolił. Wskazała w stronę baru, gdzie Chris był pogrążony w rozmowie z grupą kobiet i mężczyzn w jego wieku. Nawet z tej odległości widać było meszek zarostu na jego twarzy. Kiedy mu się przyglądali, osłonił kieliszkiem kolejne ziewnięcie. Daj mu spokój, Luis. Notley ujął ją za ramię i odwrócił. Jeśli może robić dla nas to, co dla Hameta McCalla, wybaczy mu okazjonalne nieogolenie się. A jeśli nie? Notley wzruszył ramionami i napił się szampana. Wtedy nie zostanie ty długo, prawda? Odstawił swój kieliszek, poklepał ją po ramieniu i odszedł w stronę grupy ludzi w garniturach. Hewitt została w miejscu, aż przy jej boku bezgłośnie pojawił się Hamilton. I co? Zagaił. Nie pytaj. Po drugiej stronie sali Chris pogrążony był tymczasem po same uszy w klasycznym koszmarze imprezowym. Zakotwiczył na brzegu grupy osób słuchając uprzejmie, choć bez śladu zainteresowania ich rozmów o nieznanych mu ludziach i miejscach. Szczęki bolały go od powstrzymywanego ziewania i jedynym czego pragnął było urwanie się z tej imprezy i powrót do domu. Piątego dnia w nowej pracy. Nie sądzę stary. Znudów podszedł do baru po nowego drinka, na którego wcale nie miał ochoty. Kiedy stał, czekając, ktoś go szturchnął. Obejrzał się. Mike Bryant, z szerokim uśmiechem, klonem Lislincho i trzymaną w rękach tacą pełną drinków. Hej, Chris. Bryant musiał prawie krzyczeć, żeby być słyszalnym w tłumie. Jak ci się podoba Hewitt? Mówi jak burza, co? Chris bez zaangażowania pokiwał głową. Tak. Bardzo inspirujące. Bez żartów. Naprawdę bierze człowieka. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, jak przemawia, pomyślałem, że zostałem osobiście wybrany, by przewodzić całej pieprzonej krucjacie dla inwestycji globalnych. Simeon Sense z sektora finansowego. Mike wykonał znośną imitację znanego z satelitów demagoga. Alleluja, wierzę, mam wiarę. A poważnie, to przyjrzyj się wykresom produktywności po każdym jej kwartalnym przemówieniu. Skaczą przez sufit stary. Jasne. Hej, może się przyłączysz? Siedzimy tam pod oknem, widzisz? Zebrałem przy tych stołach paru najnędzniejszych analityków pod słońcem. Prawda, Liz? Stojąca przy Brajancie kobieta roześmiała się. Rzucając jej spojrzenie, Chris uświadomił sobie nagle, że to nie klon. O, tak, przepraszam. Liz Lynchow, Chris Faulkner. Chris, pewnie znasz Liz. O, chyba, że nie masz telewizora. Panno Linshaw. Chris wyciągnął dłoń. Lis Linshaw roześmiała się i ucałowała go w oba policzki. Mów mi, Lis, powiedziała. Już cię poznaję z akt przydziałów i awansów z tego tygodnia. To ty załatwiłeś Edwarda Quayna w czterdziestym pierwszym, prawda? O, tak. W tamtych czasach byłam tylko niezależną dziennikarką na kanale Spirackiego satelity. Niezły strzał. Nie sądzę, żeby coś tej klasy zdarzyło się przez ostatnie osiem lat. Przestań, zaczynam się czuć stary. Może byście tak przestali flirtować i wzięli trochę tych drinków, zażądał Bryant. Mam tam do napojenia tuzin spragnionych drani. Czego się napijesz, Chris? Oh, la froig. bez lodu. Jasne. We trójkę zanieśli szkło do stolików i je rozstawili. Bryant rozpychał się i przesuwał ludzi, żartując i rzucając groźbami, aż udało mu się wywalczyć miejsce dla Chris'a i lis przy swoim stole. Podniósł swój kieliszek. — Za wojny lokalne! — powiedział. — Niech nigdy nie wygasną! Odpowiedział mu chór potwierdzeń. Chris wylądował obok wysokiego, szczupłego dyrektora z okularami w stalowych oprawkach, emanującego aurą naukowca, który przygląda się wszystkiemu przez mikroskop. Poczuł falę irytacji. Pretensjonalne okulary zawsze stanowiły dyżurny obiekt ataków Karli. Pieprzona elegancja biedaków. Wybuchała na widok reklam. Cholerna, sztuczna, ludzka niedoskonałość. Za chwilę modne będzie rozbijanie się wszędzie w pieprzonym wózku. Tkurewsko obraźliwe. Chris w zasadzie się z nią zgadzał. Jasne, na wewnętrznej stronie szkieł można było wyświetlić obraz z terminala, ale nie o to chodziło. Karla miała rację. To była kwestia elegancji. Czemu diabła udawać, że nie stać człowieka na operację korekcyjną, skoro wszystko, co się nosiło, krzyczało o bogactwie? — Nick Makin — powiedziała wąska twarz z za okularów, wyciągając w bok długą rękę. Uścisk zadawał kłam wątłej sylwetce. — Ty jesteś Falkner, prawda? — Zgadza się. Mike Bryant nachylił się nad stołem w ich stronę. Nick był w zeszłym roku naszym najlepszym analitykiem handlowym. Przewidział ten letni przewrót w Gwatemali i to wbrew wszelkim naszym modelom walk partyzanckich. To był prawdziwy wyczyn dla szorn. Gratulacje, powiedział Chris. Making machnął ręką. To było w zeszłym sezonie. Nie mogę bez końca się tego trzymać. Jest już nowy kwartał. Czas na świeże mięso. Kolejne nowe podejście. A skoro o tym mowa, Chris, czy to nie ty jesteś tym gościem, który w zeszłym roku w Hamet McCall zwolnił z haczyka konkurentkę do awansu? Może to tylko złudzenie, ale cały stół nagle z uwagą zaczął słuchać tego młodzieńca o wyglądzie rekina ze starannie maskowaną wadą wymowy. Prawdopodobnie. Chris zerknął na Bryanta. Potężny blondyn też się przyglądał. Słyszałeś o tym, co? Tak. Makin uśmiechnął się. Wydawało się to dziwne, wiesz? Cóż, Chris wykrzywił usta w sztywnym uśmiechu. Nie było cię tam. Nie. Na szczęście dla Elisy Bennett, powiedziałbym. Wciąż gdzieś się tam chęci? Tak przypuszczam. Wiesznik zazwyczaj nie przejmuje się zbytnio przeszłością. Jak powiedziałeś, to nowy kwartał. Bennet była dwa lata temu. Mimo wszystko, Makin rozejrzał się wokół stołu, najwyraźniej zbierając poparcie. Takie podejście musi prowokować dużo wyzwań. Cholera, sam bym pojechał przeciw tobie po dla doświadczenia, gdybym uznał, że później też znajdą cię takie sentrymenty. Znaczy się, gdybym przekrał. Chris uświadomił sobie nagle, że Makin jest pijany i napompowana alkoholem agresja czeka tylko na sygnał spojrzał na swoją szklaneczkę na stole przegrałbyś powiedział cicho teraz nie była to już wyobraźnia zgiełk rozmów wyraźnie przycichał w miarę jak dyrektorzy tracili zainteresowanie dyskusjami i stawali się widzami wielkie słowa makin przestał się uśmiechać jak na kogoś kto nie załatwił nikogo od prawie czterech lat Chris wzruszył ramionami. Kątem oka, pilnując spoczywającej na stole lewej ręki Mekina, skatalogował swoje opcje: sięgnąć i przytrzymać rękę, wyrwać mu mały palec i zabrać na pamiątkę. Prawdę mówiąc, powiedział chropawy głos myślę, że to dość skromne słowa, jak na kogoś, kto załatwił Edwarda Quayna. Uwaga wszystkich przeskoczyła na drugą stronę stołu. Lise Linshaw siedziała, opierając głowę ze zmierzwionych blond włosami na ręce o długich palcach. Machnęła trzymanym w drugiej dłoni papierosem. To, mówiła dalej, był ojciec wszystkich wzorcowych strzałów. Nikt nie zakładał, że Eddie Quayne wróci do pracy. No, chyba że w formie oleju. Ktoś roześmiał się nerwowo. Kto inny się przyłączył z większą pewnością i przy stole zapanowała wesołość. Dołączył się Bryant. Chwila minęła. Chris rzucił Makinowi jeszcze jedno ostre spojrzenie, a potem sam zaczął się śmiać. Pochłonął go wieczór. Rozdział piąty Jakiś czas później stał, oddając mocz do poobijanego, porcelanowego pisuaru, który śmierdział, jakby nie czyszczono go od tygodnia. Otaczały go ściany pokryte żółtym tynkiem, w którym wydrapano ponure i brutalne graffiti. Gangsterzy z plastą w zupie. Pasują im twoje łachy. Pieprzyć dziwkę Markeja. Pieniądze zasrają świat. Emma mi tu ssała. Sam go sobie ssałeś. Dyrki gówno wezwać inspektorów. Pieprzyć ONZ. Lauci w mordę. Bogaci do gazu. Nie wszędzie było jasne, gdzie kończyła się jedna wiadomość, a zaczynała następna. A może po prostu był bardzo pijany. Był bardzo pijany. Kiedy przyjęcie zaczęło się przerzedzać, Bryant wpadł na pomysł, żeby przenieść imprezę do wydzielonej strefy. Mogą tam być biedni, głos rozmył się, gdy pochylał się nad stołem. Ale przynajmniej potrafią się bawić. Znam kilka miejsc, gdzie można kupić spodlady wszelkiego typu interesujące substancje, i mają tam takie pokazy, że nie uwierzycie. Liz Lynchow skrzywiła swoje rzeźbione oblicze. Wygląda mi to na zabawę dla chłopców, stwierdziła. Jeśli panowie mi wybaczą, poszukam taksówki. Pocałowała Brajanta w usta, wywołując małą salwę okrzyków i gwizdów, po czym wyszła posyłając uśmiech Chrisowi zaraz po niej z grupy odeszło jeszcze kilka kobiet, i ekspedycja Majka zaczęła wyglądać na zagrożoną. Och, dajcie spokój, nie bądźcie mięczakami, wymemrotał. Czego się boicie? Mamy broń, wyciągnął swojego nemeksa i zaczął nim wymachiwać. Mamy pieniądze, trzymamy to miasto za jaja. Co to za cholerne życie, jeśli jesteśmy właścicielami jebanych ulic, po których chodzą i ich pieprzonych domów, ale i tak boimy się tam iść. Powinniśmy rządzić tym społeczeństwem, a nie kryć się przed nim. Nie była to mowa kalibru Louis Hewitt, ale Mike zdołał zebrać przy stole pół tuzina młodszych mężczyzn i parę ostrzej pijących kobiet. Dziesięć minut później Chris znalazł się na fotelu pasażerskim BMW Bryanta, przyglądając się przemykającym za oknem ulicą dzielnicy finansowej. Na tylnym siedzeniu siedzieli bezimienny młody dyrektor i starsza kobieta. Julie Pinion, przerzucając się agresywnymi hasłami marketingowymi. W bocznym lusterku widział światła dwóch jadących za nimi samochodów. Szorn najeżdżał wydzielone strefy większą grupą. Dobra, a wy tam. Przyciszcie się! rzucił przez ramię Bryant, gdy skręcili za kolejny róg. Niebo przed nimi rozświetlały reflektory bramy strefy. Nie wpuszczą nas tam, jeśli uznają, że możemy sprawiać kłopoty. Zdumiewająco gładko zatrzymał swoje BMW przed barierką i wychylił się do podchodzącego strażnika. Chris zauważył, że Bryant żuje gumę, by ukryć wydychany alkohol. — Jedziemy tylko do Falklanda! — zawołał radośnie, wymachując plastikiem Sean Esosiec. — Chcemy zobaczyć nocny pokaz! Strażnik miał po pięćdziesiątce wyraźny brzuszek pod szarym mundurem i czerwone żyłki na nosie i policzkach. Chris zauważył chmurkę pary powstałą, gdy westchnął. Muszę to przeskanować, sir. Oczywiście! Bryant podał kartę i zaczekał, aż strażnik przesunie ją przez swój ręczny czytnik i odda z powrotem. Skaner zadźwięczał melodyjnie, a strażnik skinął głową. Wyglądał na zmęczonego. Jesteście uzbrojeni? Bryant odwrócił się do wnętrza wozu. Pokażcie panu wasze pacyfikatory! Chris wyciągnął z kabury Nemexa i pokazał go. Usłyszał, jak dyskutujący za nimi zrobili to samo. Strażnik błysnął latarką po oknach i wolno kiwnął głową. — Lepiej proszę uważać, ser, powiedział Bryantowi. — W tym tygodniu były zwolnienia w Patons i Gringotts. Wielu wściekłych ludzi się dzisiaj upija. — Cóż, nie będziemy się nigdzie pchać — zapewnił go gładko Bryant. — Nie chcemy żadnych kłopotów. Chcemy tylko zobaczyć przedstawienie. Dobra, w porządku. Strażnik wrócił do budki i machnął do kogoś siedzącego w środku. Szlaban zaczął się podnosić. Muszę sprawdzić też pańskich przyjaciół. Zaparkuje pan tam za bramką, zanim ich przepuścimy? Z przyjemnością. Mike posłał mu uśmiech i przejechał swoim BMW. Drugi samochód przejechał dość szybko, ale z trzecim były jakieś problemy. Wyjrzeli do tyłu i zobaczyli strażnika kręcącego głową, podczas gdy z okien samochodu wystawały gestykulujące postaci w garniturach. Co tam się u jaska dzieje? Wymamrotała Julie Pinion. Nie mogli udawać trzeźwych, choć przez kilka minut. Zostańcie tu, rzucił Bryant i wyszedł z samochodu. Przyglądali się, jak idzie do trzeciego wozu, nachyla się i mówi coś do wystających ze środka. Głowy zniknęły w samochodzie jak pociągnięte za sznurek. Bryant położył rękę na ramieniu strażnika i sięgnął do kieszeni. Coś mu podał. Strażnik powiedział coś do kierowcy, a ze środka dobiegł wyraźny okrzyk zadowolenia. Bryant wrócił z uśmiechem na twarzy. — Drobna łapówka — powiedział, wsiadając do samochodu. — Przy tym, co im tu płacą, powinny być obowiązkowe. — Ile mu dałeś? — zapytała Pinion. — Stówę. — Stówę? — Jezu. Och, daj spokój, Julie. Dawałem większe napiwki kelnerkom, a jeśli ta imprezka pójdzie nie tak jak trzeba, będzie miał znacznie więcej problemów niż kelnerka. Mały konwój wjechał w wydzieloną strefę. Było to bardzo wyraźne przejście. W dzielnicy finansowej ulice były oświetlone strumieniami halogenowych latarni rozpraszającymi wszelkie cienie. Tutaj lampy uliczne stały niczym samotni strażnicy, co dwadzieścia metrów rozlewając u swych stóp skromne plamy światła. W niektórych miejscach nie działały, z przepalonymi bądź stłuczonymi żarówkami, gdzie indziej zniszczono je bardziej zdecydowanie, sprowadzając latarnie do poszarpanych betonowych słupów, wciąż połączonych z podstawami plątaniną kabli i stalowego zbrojenia. Patrzcie na to, odezwała się ze zdegustowaniem Pinion. Co za banda pieprzonych bydlaków. Nic dziwnego, że nikt nie chce wydawać pieniędzy na porządkowanie tych okolic. Za chwilę wszystko znów by zniszczyli. Zmieniła się nawet nawierzchnia ulicy pod kołami. Po stu metrach od bramki zrobiło się nierówno i Bryant musiał zwolnić, mijając wypełnione wodą wgłębienia wielkości małych stawów ogrodowych. Po obu stronach ulicy tłoczyły się domy tu i tam bez żadnej widocznej przyczyny, któryś został zniszczony, zapełniając dziurę po sobie gruzami i stertami śmieci. Na ulicy nie było żadnych innych samochodów, ani jadących, ani zaparkowanych. Po chodnikach poruszały się nieliczne postacie, ale nieruchomiały na widok toczących się wolno opancerzonych salonek w kolorze zmierzchu z logo shorn Associates. Większość podnosiła kołnierze albo wtapiała się w cienie. Dreszcze przechodzą. Odezwał się młody dyrektor siedzący za Chrisem. To znaczy, wiedziałem, że tu jest paskudnie, ale. <noise> paskudnie? Julie Pinion roześmiała mu się w twarz. Myślisz, że to wygląda paskudnie? Mike, pamiętasz przedmieścia na tym zadupiu, gdzie wysłali nas w zeszłym roku na Boże Narodzenie? Tak, Mong hong. Bryant spojrzał w lusterko wsteczne. Daje człowiekowi zupełnie nowe spojrzenie na ubóstwo. Chris! Byłeś kiedyś w delegacji? No wiesz, na rynkach rozwijających się. Tak, parę razy. Dość paskudne, co? Chris przypomniał sobie nawoływanie muezina, rozchodzące się w ciepłym wieczornym powietrzu, zapachy gotowania i małe dziecko, zaganiające do domu trzy kozy. Później, gdy przechodził koło domu z kamieni i słomy, wyszła z niego dziewczyna około czternastu lat i zaoferowała mu owoc z kolacji, ponieważ był gościem w ich wiosce. Niespodziewana uprzejmość ze śladami starożytnej i obcej kultury wycisnęła mu z oczu łzy. Nigdy o tym nikomu nie powiedział. Nie są to miejsca, gdzie chciałbym żyć, stwierdził. Pinion parsknęła. Jasne, zgodziła się. Falkland okazał się przysadzistym budynkiem z cegły na skrzyżowaniu dwóch ulic z malowniczo porozrzucanymi wrakami samochodów. Pojazdy wyglądały na dostatecznie stare, by w czasach swojej świetności jeździć na ołowiowej benzynie. Mały konwój Majka Bryanta zatrzymał się lekceważąco i wypluł garnitury. Żadnych samochodów odezwał się zatroskanym głosem młodzieniec z ich pojazdu. Dopiero teraz zauważyłem. Oczywiście, że żadnych samochodów stwierdziła Pinion, przenosząc spojrzenie na Krisa. Kto poza bandytami może tu sobie, twoim zdaniem, pozwolić na zbiornik paliwa, albo prawo jazdy, jeśli już o tym mowa? Cena zielonej polityki, powiedział Mike, uzbrajając alarm wozu. Idziecie czy jak? Drzwi Falklanda były wykonane z powygniatanej stali. Przed nimi stało dwóch mężczyzn w kombinezonach. Jeden trzymał w lewej dłoni obrzyna, a drugi, starszy, obserwował ulicę z rękami zaplecionymi na piersi. Kiedy zauważył Majka Brajanta, rozłożył ręce, a na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Przechodząc przez ulicę, Mike uniósł rękę w geście powitania. Cześć troj, co ty robisz przy cholernych drzwiach, stary? Pilnuję interesu. Ciężki jamajski akcent. Daje się oglądać. A to więcej niż mogę powiedzieć o tobie, Majk. Cholernie dawno cię nie widziałem. Co jest? Suki już cię nie wypuszcza na zabawę? Zgadza się. Mike mrugnął. Odcięła go i zamknęła w szafce przy łóżku. W ten sposób może go wyjmować i zabawiać się, kiedy siedzę w pracy, co swoją drogą oznacza cały bieprzony czas. Cholerna prawda. Spojrzał na grupę ściągniętą przez Bryanta do baru. Twoi kumple? Tak, Julie i Chris. Poznajcie Troja Morisa Jest właścicielem tej speluny. Między innymi Troj, Julie Pinion, Chris Faulkner. Pozostałych nie pamiętam. Bryant machnął w stronę prowadzonej grupy. — Po prostu po chlebcy. Wiesz, jak to jest, kiedy jest się kimś ważnym. Jamajczyk roześmiał się. — Faulkner — powiedział po chwili. — Żadnych związków z Williamem, co? Chris zamrugał, nie rozumiejąc. Zanim zdążył zapytać, znów wtrącił się Mike Bryant. — Wszyscy noszą troj. Swojego zostawiłem w samochodzie, ale oni są nowi i nie znają zasad. Wybacz im. Masz torbę na sprzęt? Weszli do środka po zdeponowaniu koło tuzina pistoletów do natłuszczonej torby, wyraźnie przeznaczonej do tego celu. W wypełnionym dymem barze zapadła nagła cisza. Nawet dziewczyna na scenie znieruchomiała w pół obrotu, zaciskając w dłoniach odurzone narkotykami boa. Muzyka grzmiała dalej, chwilowo nietłumiona przez rozmowy. Mike kiwnął głową, podszedł do stołka przy środku baru i wspiął się na niego. — Jak może zauważyliście powiedział na tyle głośno, by przebić się przez muzykę. Jesteśmy dyrkami. Wiem, że możecie to tutaj uznawać za zbrodnię, ale nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko postawić drinka wszystkim na sali i sobie też parę. Jeśli komuś to nie odpowiada, niech przyjdzie porozmawiać ze mną albo moim przyjacielem Trojem Morisem, a jakoś rozwiążemy ten problem. Jeśli nie, to przez najbliższe 10 minut bar jest otwarty, a drinki idą na mój rachunek. Odwrócił się do dziewczyny na scenie. Proszę, zabawa musi trwać. Wygląda na to, że przyszliśmy na czas. Zszedł ze stołka i poszedł porozmawiać z barmanem. Zwolna odżyły rozmowy. Tancerka trochę sztywno wróciła do tego, co robiła z wężami. Ludzie zaczęli podchodzić do baru, najpierw kilku, a potem wszyscy obecni. Bryant najwyraźniej znał paru z nich. Chris został przedstawiony, natychmiast pozapominał nazwiska i przydusił Majka. Po co chodziło trojowi z tym pytaniem o pokrewieństwo z Williamem? Bryant wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Troy zna mnóstwo ludzi. Co pijesz? I tak się to potoczyło, w noc wypełnioną przez jakiś czas hałasem i wesołością, a potem ponownym dobieraniem się w pary, w miarę jak ludzie wychodzili. Szalony nastrój Chrisa przeszedł w coś bardziej refleksyjnego. Julie Pinion wróciła do domu taksówką, ciągnąc za sobą na holu młodego menedżera, z którym nieustannie się kłóciła. Około trzeciej nad ranem kierowca jednego z pozostałych samochodów ogłosił swoje wyjście i większość ludzi z szorn odjechała razem z nim. O czwartej impreza ograniczyła się już do jednego stolika: Krisa, Majka, Troja Morisa i paru tancerek, już ubranych i pozbawionych większości jaskrawego makijażu. Jedna przedstawiła się jako Emma i wracając z ubikacji, Chris zastanawiał się, czy była bohaterką jednego z napisów wyskrobanych między komentarzami politycznymi. Kiedy wrócił do stołu, Emma zniknęła, a Troy odchodził z jej koleżanką. Torba z bronią zwarty przy drzwiach leżała na stole z Obrzynem i Nemeksem brajanta leżącymi obok siebie na materiale. Chris dołączył się do pożegnań i mnóstwa pijanych obietnic podtrzymania znajomości. Tak, stwierdził Troy wskazując na Krisa. Powinieneś pisać, Faulkner. Odszedł, rechocząc głośno, ze strzelbą opartą o ramię, drugą ręką obejmował talię tancerki. W tej chwili Kris poczuł przemożną chęć bycia Trojem Morrisem, wychodzącym z Falklanda na zdecydowanie prostszy i, sądząc po śmiechu czarnoskórego mężczyzny, znacznie radośniejszy świat. Opadł na krzesło naprzeciw Brajanta. Zdecydowanie, powiedział starannie. Za dużo wypiłem. Cóż, jest piątek. Uwaga Bryanta była skupiona na rozpalanej właśnie szklanej fajce. Zmień konia. Spróbuj tego. Chris skupił wzrok na tym co robił tamten. Czy to? Bryant rzucił na fajką i zapalniczką spojrzenie zwężonych w irytacji oczu. Ach, daj spokój, stary. Rozluźnij się. Tylko trochę, na lepszą jazdę. Zawartość fajki zadymiła i Mike spazmatycznie się zaciągnął. Jego ciałem wstrząsnął dreszcz, jęknął, a gdy oddawał fajkę, jego głos brzmiał skrzekliwie. No, jak ci się podoba? Chris zmarszczył się zmieszany. Co? Inwestycje konfliktowe po tygodniu. Nie, wiesz jeszcze. Jakie wrażenia? Chris gestem odmówił fajki. Nie, dzięki. Mięczak. Bryant uśmiechnął się łagodząc obelgę i postukał niecierpliwie w stół. No powiedz mi, jakie wrażenia? Co? Jebane inwestycje konfliktowe. O. Chris zebrał przemulone myśli. Interesujące. Co? Bryant wyglądał na rozczarowanego. To wszystko? Nie jest to takie różne od rynków rozwijających się, Mike. Próba myślenia była ciężką pracą. Chris zaczął się zastanawiać, czy powinien był przyjmować fajkę. Bardziej długoterminowe spojrzenie, ale zasadniczo te same rzeczy. Tak podoba mi się. Poza tą suką Hewitt. Ach, zastanawiałem się, jak wam się układa. Mieliście przepychankę, co? Można by tak powiedzieć. Bryant wzruszył ramionami. Ej, nie pozwól, żeby cię to zniechęciło. Hewitt jest taka, od kiedy pamiętam. Na tym polu kobietom zawsze było trudniej coś osiągnąć, więc wychodzą dwa razy twardsze. Muszą. Widzisz, ostatnio Hewitt praktycznie stanowi inwestycje konfliktowe. Duża reorganizacja z pięć lat temu, drastyczne cięcia oszczędnościowe. Oddział został ograniczony do minimum. Jest duże parcie na dobre wyniki, a większość ląduje prosto na barkach Hewitt Notley jest starszym udziałowcem Notley? Bryant pociągnął swajki Nie, to na początku było jego dziecko, ale kiedy został starszym, zrzucił wszystko na Hewitt i Hamiltona Był jeszcze jeden facet Page, ale Hewitt wyzwała go tuż przed zeszłorocznym podziałem zysków Zepchnęła go prosto z galet Uwierzysz? Galet? Tak, no wiesz. Ostatnia sekcja M2, jak jedziesz nad strefami. Tam, gdzie się zwęża do dwóch pasów. Tam, gdzie załatwiłeś tego bezfirmowca, tylko już za tunelem. Na podjeździe w górę. Hewitt pozwoliła się tam wyprzedzić Page'owi. Wiedziała, że będzie musiał zwolnić albo zawrócić. To już nie te dni, gdy wystarczyło przyjechać do pracy jako pierwszy. Musisz przyjechać z krwią na kołach albo wcale. Więc tak... Pozwoliła mu jechać, czeka, on nie jest dość dobry, by zrobić zwrot o 180 stopni na tak wąskiej drodze, więc zwalnia i próbuje z boku na bok, ale ona mu nie pozwala i taranuje go na zakręcie. Bam! Bryant przytrzymał fajkę zębami i trzasnął pięścią w otwartą dłoń. Page przelatuje przez barierkę, spada z drogi i przebija się przez siedem pięter domu strefy jakby był z papieru. Gdzieś po drodze rozwaliło mu zbiornik z paliwem. Puuu, ma dios, muchachos, wszyscy na czarno. Jezu, ta całkiem kurwa imponująca. Mike zmarszczył się, patrząc na fajkę i znów spróbował zapalniczki. Widzisz, to, co zrobiła Hewitt, jest w porządku, ale teraz musi dowieść, że nie potrzebuje dwóch młodszych partnerów do pomocy w kierowaniu i k. Jeśli nie da rady, to znaczy, że podjęła złą decyzję. Wyzwanie z czystej chciwości. Nikt tutaj nie ma nic przeciw chciwości, o ile tylko służy to też firmie. Jeśli to dla Hewitt zadziała, oszczędziła szorn wydatków na młodszego partnera i razem z Hamiltonem dostają większe udziały. To kompromis wolnorynkowy coś dla nas, coś dla nich. Ale jeśli to nie zadziała, to idzie na dno i o tym wie. Cóż, pani, inwestycja konfliktowe nie darzy mnie zbyt wielkim zaufaniem Stwierdził ponuro Chris Najwyraźniej nie jestem dla niej dość krwawy To ci powiedziała Bryant potrząsnął głową Cholera, po tym co zrobiłeś z Quainem? To nie ma sensu No cóż, powiedzmy, że nie wszystkie moje wyzwania zakończyły się tak bezkompromisowo Te historie z Zabij albo Zgiń są tylko dla filmowców to bzdety, stary, nie zawsze musisz zabić. To jest bzdet. Chris nachylił się znowu rozbudzonym entuzjazmem. Widziałeś kiedyś któryś z tych starych filmów o samurajach? Bruce Lee? Takie rzeczy? Nie, nie te. To coś innego. Starsze, bardziej subtelne. Widzisz, jest dwóch facetów i mają się pojedynkować, więc stają naprzeciw siebie z wyciągniętymi mieczami. Chris uderza wyobrażonym mieczem, a Bryant odruchowo odskakuje. Oczy natychmiast mu się zwężają, a potem wybucha śmiechem Ups, wystrażyłeś mnie Przepraszam, niechcący No i tak, stoją tak naprzeciw i patrzą sobie w oczy Wbił spojrzenie w oczy Brianta, który znów wybuchnął śmiechem Tylko patrzą, bo obaj wiedzą, że ten, który pierwszym mrugnie albo odwróci wzrok, będzie tym, który musiałby przegrać walkę Śmiech brajanta umilkł Odłożył fajkę na bok Obaj mężczyźni nachylali się teraz nad stołem, wbijając wzrok w oczy drugiego z chemicznie modyfikowanym skupieniem. Bezruch chwili się przeciągał. Dźwięki baru opadły w tło, szum morza na odległej plaży. Czas pędził jak pociąg, na który obaj się spóźnili. Na porysowanym drewnianym stole spokojnie dymiła fajka. Ich spojrzenia starły się przez smuszkę dymu oko w oko. Ich wewnętrzna cisza zaczęła zwolna udzielać się światłu. Mike Bryant mrugnął, roześmiał się i odwrócił wzrok. Chwila odleciała jak jesienny liść, i Chris opadł na oparcie krzesła z malującym się na twarzy wyrazem podkręconej alkoholem satysfakcji. Bryant uśmiechnął się trochę za mocno. Chris był zbyt pijany, by zauważyć podwyższone napięcie. Bryant złożył palce w pistolet i wycelował Chrisowi w twarz. BUM! Znów wybuchli śmiechem, tym razem obaj. Bryant wydał odgłos przypominający skrzyżowanie parsknięcia i westchnięcia No i proszę Zwyciężyłeś Chris kiwnął głową Ale ja ci odstrzeliłem tę pieprzoną głowę Jasne Chris nachylił się nad stołem Zachwycony Nieświadom jadu kryjącego się w głosie drugiego mężczyzny Ale widzisz, nie było potrzeby Już ustaliliśmy zwycięzcę Mrugnąłeś to ja bym wygrał. Bzdura, może miałem rzęsę wokół. Może wszyscy ci samorajowie uciekali przed walkami, które mogliby wygrać tylko dlatego, że drgał im tego dnia mięsień. Zresztą, gdzie wyczytałeś te bzdury? Majk nie rozumiesz. Tu chodzi o całkowite opanowanie. To pojedynek między dwójką ludzi, nie między dwoma zestawami umiejętności. Moglibyśmy walczyć na pięści i mógłbyś przyjść z pistoletem. Moglibyśmy do siebie strzelać, a ty przyjechałbyś opancerzonym samochodem z miotaczem ognia. Nie o to chodzi w pojedynku. Bryant ponownie podniósł fajkę. W pojedynku chodzi o wygrywanie, Chris, powiedział. Chris go nie słuchał. Pomyśl o Chinach kilka stuleci temu. Zdarzały się przypadki, że dwóch dowódców siadało na polu bitwy i grali w szachy, żeby zdecydować o wyniku starcia. Szachy, Michael. Żadnej śmierci, mordowania, tylko gra w szachy. I stosowali się do wyniku. Bryant spojrzał na niego sceptycznie. Szachy? Po prostu gra w szachy. Chris wpatrywał się w ścianę. Wyobrażasz to sobie? Nie, nie wyobrażam. Bryant wcisnął fajkę do kieszeni i zaczął się podnosić. Ale przyznaję, że to niezła historia. No dobra, może dotrzemy do samochodu i zabierzemy się stąd nim w stanie świt, bo suki rozerwie mnie na cholerne kawałeczki, jeśli wkrótce nie wrócę. A ona nie grywa w szachy. Rozdział szósty Przez boczne drzwi wyszli z Falklanda na inną ulicę. Zimne powietrze zadziałało jak policzek i przez chwilę Chris się zataczał. Zaczął się zastanawiać, jak Bryant radzi sobie z fajkowym hajem. Gdzie ten cholerny samochód? Tędy. Bryant złapał go za ramię, wyciągnął za róg i ruszył przez opuszczoną ulicę. W połowie drogi zatrzymał się gwałtownie. Ups, powiedział cicho. BMW stało po drugiej stronie ulicy pod jedną z nielicznych działających latarni. Na samochodzie siedzieli czterej mężczyźni i kobieta, wszyscy ubrani w poplamione smarem dżinsy i kurtki. Brud był mundurem, a blade milczące twarze stanowiły stylowy dodatek do niego. Głowy ogolone i pokryte tatuażami, stopy w ciężkich butach. Dłonie pełne różnych metalowych narzędzi. Żadne z nich nie wyglądało na więcej niż osiemnaście lat. Patrzyli na dwóch mężczyzn w garniturach stojących po drugiej stronie ulicy i nie ruszyli się z samochodu. Musisz dać do naprawy swój ogłuszacz kontaktowy, Mike.